Na salę gimnastyczną trafiłam w wieku bodajże 6 lat, z opowieści rodziców gdzieś to pamiętam. Na zajęciach naborowych trener gdzieś zauważył właśnie mój potencjał, to, że byłam bardzo gibka i nie bałam się też nowych wyzwań i podejmowania nauki nowych elementów. Tak trafiłam właśnie do szkoły sportowej w Krakowie, gdzie od pierwszej klasy były już treningi specjalistyczne przygotowane pod gimnastykę sportową. I tam trenowałam do 15 roku życia. Później dostałam propozycję przeniesienia się na ośrodek przygotowań olimpijskich w Zabrzu. Pod okiem najlepszych trenerów miałam możliwość kontynuować swoją karierę tutaj. Myślę, że gimnastyka sportowa jest na tyle wymagającym sportem, że są pewne predyspozycje, które są pożądane. Między innymi na pewno gibkość, fajniek. Taka gimnastyczka jest właśnie malutka i drobniutka. Ułatwi jej to na pewno w nauczaniu nowych elementów. Największym moim osiągnięciem sportowym jest na pewno udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku oraz finał na Mistrzostwach Europy na ćwiczeniach na równoważni oraz finał skoku. To takie moje największe osiągnięcia. Oprócz tego dużo medali z Mistrzostw Polski i medale Pucharów Świata. Na przestrzeni lat, patrząc jak zaczynałam swoją karierę, to się to troszeczkę na pewno zmieniło i kiedyś ten wiek 16-latki, bo trzeba tutaj podkreślić, że seniorką można być już od 16 roku życia w gimnastyce sportowej, więc w bardzo młodym wieku wymaga się od dziewczyn już pełnej świadomości i w tej kategorii najwyższej seniora. I jak ja byłam małą zawodniczką, to rzeczywiście te 16-latki zdobywały największe sukcesy, medale Igrzysk Olimpijskich. Tak teraz mamy zawodniczkę, która ma 30, nawet 40 lat i trenuje w dalszym ciągu gimnastykę, więc ta bariera się mocno przesunęła i myślę, że sama byłam taką gimnastyczką, która w wieku 26 lat jeszcze startowała na zawodach i kiedyś to było takie nieosiągalne, a teraz to się staje normalne, więc ta gimnastyka myślę, że też się robi taka bardziej dostępna dla wszystkich. Na chwilę obecną jestem już tylko i wyłącznie trenerem. Miałam taki epizod, że byłam asystentem tutaj trenera kadry i również jeszcze kontynuowałam swoją karierę, aczkolwiek było to bardzo, bardzo trudne i tu moje treningi były przy tym troszeczkę zaniedbywane kosztem tego, żeby poświęcić się zawodniczkom. Na chwilę obecną jestem tylko i wyłącznie trenerem i przekazuję tą całą swoją wiedzę, którą zdobyłam za czasów swojej kariery młodym dziewczynom. Nabór do szkoły sportowej. Ogólnie są prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe i naborowe, na których my, trenerzy, wyłapujemy te takie perełki z tymi przysłowiowymi predyspozycjami do tej naszej dyscypliny sportu. I od pierwszej klasy już można zapisać się do szkoły sportowej ze specjalizacją właśnie gimnastyka sportowa. Z racji tego, że ten sport jest ze wczesną specjalizacją, od pierwszej klasy mamy klasy sportowe. Pierwsze treningi myślę, że najlepiej rozpocząć w wieku 6-7 lat. Właśnie tak jak rusza się do pierwszej klasy, to jest najlepszy moment, żeby rozpocząć te treningi. Wiadomo, że na początku to są takie zajęcia ogólnorozwojowe, gdzieś dzieci nawet nieświadomie poprzez zabawę już uczą się elementów i poznają przyrządy, na których w przyszłości będą trenować, więc tak 6-7 lat myślę, że jest najlepszym wiekiem na rozpoczęcie przygody z gimnastyką sportową. Codzienny trening, jeżeli mówimy już o takich zawodniczkach, juniorkach i seniorkach, czyli tych najwyższej kategorii wiekowej, no to dziewczyny, które są w kadrze narodowej, trenują często 2 razy dziennie. Na chwilę obecną treningi zaczynają o 7 rano do 9:30-10. Potem idą do szkoły i koło 15:30 rozpoczynamy drugi trening. Niejednokrotnie do 18:00-18:30. Również w soboty, więc jest 6 dni treningowych. W tygodniu wychodzi około 10 jednostek treningowych. Jeżeli chodzi o gimnastykę sportową, to składa się ona z 4 przyrządów. I tutaj w kolejności olimpijskiej mamy skok przez stół gimnastyczny, ćwiczenia na poręczach asymetrycznych, ćwiczenia na równoważni oraz ćwiczenia wolne. W gimnastyce sportowej mamy podział na kategorie wiekowe i od najmłodszej to jest klasa młodzieżowa, klasa trzecia, klasa druga, klasa pierwsza oraz klasa mistrzowska, to są już seniorki. Tutaj od 14 roku życia można startować w kategorii juniora, to już jest taka klasa sportowa, która
pozwala dziewczynom wystartować na przykład na Mistrzostwach Europy w kategorii juniora od 16 roku życia, natomiast już jest 100% zawodniczka, seniorka, która może już reprezentować kraj nawet na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj mówimy o dwóch przyrządach, o ćwiczeniach wolnych oraz ćwiczeniach na równoważni. I sama choreografia jest dobierana pod zawodnika, czyli jeżeli mamy żywego, z dużym temperamentem sportowca, no to wiadomo, że ten układ też będzie dostosowany do tego danego temperamentu bądź do predyspozycji danego sportowca. Zawody gimnastyczne polegają na tym, że zawodnik prezentuje swoje układy na poszczególnych przyrządach. I te cztery przyrządy składają się na wielobój gimnastyczny. Każdy przyrząd jest osobno oceniany. W skład tej oceny wchodzą trudność wykonanego układu oraz błędy wykonane podczas danego układu. Zawodnik po wykonaniu tego wieloboju sumuje wszystkie cztery oceny na przyrządach i wychodzi ocena końcowa z wieloboju, która daje możliwość potem wyłonienia najlepszego sportowca podczas zawodów. Na każdych zawodach jest taka krótka rozgrzewka na przyrządach, a potem jest już start na zaliczenie, gdzie zawodnik podnosi rękę do sędziny. W tym momencie rozpoczyna się ocenianie danego układu i również po zakończeniu, po pokazaniu się do sędzin jest zakończenie i sędziny wtedy wyliczają te błędy oraz trudność wykonania takiego układu. Moja kariera trenerska jest dosyć krótka. Takim moim osobistym sukcesem jest to, że przy tak trudnej dyscyplinie sportu, przy tak wielu wyrzeczeniach dziewczyny przychodzą z uśmiechem na salę, z chęcią trenują, chcą uczyć się nowych elementów, więc na razie mam takie drobne swoje małe sukcesy, jak na przykład nauczenie jakiegoś trudnego elementu danej zawodniczki. A myślę, że jeszcze na te takie sukcesy, o których marzę jako trener, to przyjdzie czas. Gimnastyka sportowa jest zupełnie inną dyscypliną sportu niż gimnastyka artystyczna. Gimnastyka sportowa, tak jak mówiłam, to jest treningi na przyrządach, a w gimnastyce artystycznej dziewczyny mają przybór, z którym trenują. Więc zupełnie dwie różne dyscypliny sportu, które nam ciężko sportowcom jest trenującym gimnastykę sportową, tak jakby nawet zrozumieć, że ktoś może to mylić ze sobą. Moim największym marzeniem jest wychować olimpijkę w przyszłości, pomóc młodym dziewczynom spełnić swoje marzenia sportowe. W gimnastyce sportowej myślę, że takim przepisem na sukces na pewno jest wytrwałość, dużo cierpliwości, ciężka praca na sali. Myślę, że te trzy takie czynniki, cierpliwość, wytrwałość i ciężka praca na sali, to jest przepis na sukces w tej dyscyplinie sportu. Bardzo ładne fliksalto, napręż dłonie na lądowaniu. Hop i wykończ. Długa szyja. Chodź jeszcze raz, zrobisz mizetkę, dobra? Popracuj mocniej nogami na... Brakuje nam szpagatu w powietrzu, ok? Przygotuj się, mocne wyjście do góry. O właśnie, lepiej. Ta noga z przodu jest bardzo ładnie, jeszcze możesz mocniej popracować nogą z tyłu. Zrób jeszcze raz lądowanie po tym. Wypad. Po fliksalto lądowanie na przednią nogę mocno naciśnij, tak? Ciało z nogą, jedna linia. I wykończ, hop. Tak, trochę za szybko przenosisz ciężar ciała na nogę z tyłu i chwiejemy. Ok, Madzia. To samo, tylko poprawiamy nogę z tyłu w zetce. Mocniej drugą nogą popracuj, żeby był pełen szpagat. Ładne ruchy, długa szyja, noga z tyłu, hop, dobrze. Podnosimy plecy do lądowania po salcie, bardzo ładnie. Na równoważni najważniejsza jest równowaga tak naprawdę, więc mamy tylko 10 cm szerokości, to jest tyle, co praktycznie nasza stopa. I dziewczyny wykonują serię elementów, serię podskoków, które wchodzą w skład trudności tego układu. Chodzi o to, żeby właśnie jak najtrudniejsze elementy włożyć do układu i wykonać je z jak najmniejszą ilością błędów. Ja trenuję 10 rok. Teraz w zasadzie tak jak poszłam do pierwszej klasy, więc
Jestem z Zabrza, na miejscu tutaj. Ja trenuję od 6 roku życia i przyjechałam tu ze Szczecina. Jak lekcje są stacjonarnie, to w zasadzie wstajemy rano, jak mamy trening na 7, to wstajemy gdzieś o 6. Dojeżdżamy tutaj, rano mamy trening, około 2 godziny, 2,5. Później mamy szkołę, normalnie lekcje, różnie do 14 albo do 15. No i później drugi trening, gdzieś do 18 i wracamy do domu. Trenujemy od poniedziałku do soboty. Jak byłam mała, byłam bardzo ruchliwym dzieckiem i po prostu tutaj mieszkając w Zabrzu, moja babcia znalazła takie zajęcia ogólnorozwojowe, w zasadzie na sali gimnastycznej i po prostu przychodziłam na takie zajęcia, spodobało mi się bardzo to, no i później był nabór do pierwszej klasy, no i tak zostało. Ja też byłam bardzo ruchliwym dzieckiem i mama mnie też zaprowadziła na zajęcia ogólnorozwojowe i tak zaczęła się moja przygoda. Wydaje mi się, że gimnastyka sportowa jest na pewno jednym z trudniejszych sportów. Trzeba być jakby bardzo na przykład rozciągniętym, oprócz tego, że trzeba mieć dużo siły. Po prostu są takie elementy, które jakby nie każdy potrafi wykonać. Mój ulubiony przyrząd to tak naprawdę zależy od dnia, jak wychodzi. Mój ulubiony przyrząd to poręcze i równoważnie w sumie. Poręcze. Przygotowania do zawodów wyglądają tak, że na początku wykonujemy pojedyncze elementy na każdym przyrządzie, jakby wyrabiamy kondycję i siłę, a później zaczynamy pełne układy, już trudniejsze, po prostu takie, które będziemy prezentować na zawodach. Przed zgłoszeniem się do zaliczenia układu jest lekka trema, ale później bardziej to są takie z dobrej strony ta trema, taka, że chce się pokazać i zrobić coś najlepiej. Wybierając muzykę do ćwiczeń wolnych, raczej próbujemy dopasować ją pod siebie, taką, jaką my lubimy, jak nam się podoba, taki układ, który po prostu będziemy chciały tańczyć, tak będziemy lubiły go robić, żeby po prostu ładnie wyglądał. Jesteśmy jakby od tylu lat tak przyzwyczajone właśnie do godzenia nauki z treningami, że nie jest to dla nas coś takiego, jak dla osoby z zewnątrz, która by nagle przyszła i połowę dnia, albo praktycznie więcej niż połowę dnia, większość dnia poświęcała na trenowanie, to jakby nie znalazłaby czasu na nic innego, a my jesteśmy tak przyzwyczajone do tego, że gdyby nie treningi, to my jakby nie miałybyśmy co robić. Największym osiągnięciem moim jest 5. miejsce na Nadziejach Olimpijskich, gdzie byłam za Anglią i Chinami. Na tych Nadziejach Olimpijskich właśnie miałam 2. miejsce na poręczach w finale i jeszcze, Dagmara, też miałaś 2. na skoku. Tak. Każdym marzeniem zapewne sportowca jest wyjazd na olimpiadę. Przepis na sukces. Na pewno się nie poddawać. I dążyć do celu. Dobrze, Madzia, tylko tam zahaczyłaś chyba gdzieś o nogę, co? Ręką. Szybciej wyciągaj ręce do górnej żerdzi. Mocniej zamaw, Wika. Nie było stania. Na stopowe bardzo ładnie i na górze olbrzymy, dobra? Tak, teraz dobrze. Mocno naprężaj stopy. Rozkręć olbrzymy, szybciej. Kopnij. Hop. W porządku. Łącz, Maja, łącz, wychwyt stanie. Tak. Bardzo dobrze. I teraz Dagmara, układ bazowy. 2 wychwyt stanie, 2 na stopowe i 5 olbrzymów. Na końcu możesz zrobić zeskok. Mocniej zamach, włóż biodra w staniu. Tak. Odciągnij. Mocno naprężone stopy na kopnięciu. Dobrze. Znaczy, dziewczyny na razie się rozgrzewają. Właśnie jak widać mają takie specjalne skóry założone, które ułatwiają im troszeczkę ten chwyt i odciągnięcie,
które jest tutaj w sumie najistotniejsze na poręczach, żeby właśnie współpracować z tym drążkiem. W momencie, kiedy dziewczyny są na dole, muszą być mocno odciągnięte. Tak naprawdę cały czas łokcie powinny być wyprostowane, pełna amplituda ruchu. Układ wykonujemy zarówno na dolnej żerdzi, jak i na górnej. W skład takiego układu muszą wchodzić różne elementy, jak puszczenie, czyli dziewczyna musi zrobić, puścić żerdź, zrobić salto i ponownie dochwycić żerdź. Przeskoki z górnej żerdzi na dolną oraz dolnej, z górnej na dolną oraz dolnej na górną. Układ jest zakończony ze skokiem. Daga, proszę, teraz twoja kolej. To jest bardzo dobry sprawdzian dla was, dziewczyny. Ty już zupełnie, Dagmara, inaczej, każda z was już zupełnie inaczej pracuje, jak tylko są te kamery. To jest fajny sprawdzian. Macie robić tak, jak na co dzień. Tak samo. Nic się nie zmienia. Zestresowałaś się? No ale to dobrze. Przynajmniej wprowadzicie się w lekki stan, jak na zawodach. Wszystko umiesz, dawaj. Robicie to na co dzień setki razy. Bezbłędnie. Teraz tak samo. Odciągnij. Tak. Brawo. Zapraszam. Trzymaj bardzo ładnie. Zrobimy sobie olbrzym 360 i jeden olbrzym, ok? Odciągnij. Hop. No, czyli trening cię mocno trzyma? Nie. Czy po prostu przez to, że ja tu stoję? Co? Madzia, co robi? Zeskok, zasiadł olbrzymy i prosto. Sama? Mhm. Tylko prosto? Aha, do przodu. Tak. Dobrze. Wika, prostą... Wikuś, ta prostą rękę, ok? Jak przenosisz ciężar ciała. Dobrze, Madzia. Teraz dziewczyny są na ćwiczeniach wolnych, wykonują swoje układy baletowe oraz skaczą ścieżki akrobatyczne do dołu. Na ćwiczeniach wolnych wykonujemy układ do muzyki oraz skaczemy akrobatykę. Najczęściej to są trzy ścieżki akrobatyczne z najtrudniejszymi ewolucjami, które każda zawodniczka umie. Ta ścieżka akrobatyczna odbywa się na przekątnych. W skład układu wchodzą również podskoki.